Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii LEGO Marvel Super Heroes 2 Zwiedzanie Chronopolis. Jesteśmy teraz na Zandarze. I już wiem, znalazłem czwarty ten przycisk właśnie tutaj, gdzie jestem. Tu był czwarty. Na dzień dobry, wyjątkowo niemiło mnie potraktował. Pierwszy będzie tu. Teraz mówię, że dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy. Na przerwie pyknę może rundkę. Będzie trwał 40 minut. Znaczy zobaczymy w sumie. Znaczy do 40 minut maksymalnie, jeżeli się nie uda ogarnąć Zandaru na 100%. Dlatego chcę tutaj porobić wszystko jak teraz jak najszybciej, żeby zrobić jak najwięcej w tym odcinku. Czy ktoś może coś zrobić z tymi strasznymi ogłoszeniami Kanga? Raczej nie przyszedł do ciągłe dla pomoc. To dopiero co rozwalił nam dom. Ronan to tylko by oskarżył. Strasznie z niego oskarży pyta. Ty! Potrzebowałabym twojej pomocy. Niezbyt wiem, kto teraz rozrabia, ale robi to prawie pod twoim nosem. Czas działać! Oto Star-Lord, legend... Jako dowódczyni suwerenów nie mogłam przyswoić myśli o podległości Kangowi. Więc odpowiedziałam jego siłą, agresją. Nie mieliśmy jednak realnych szans. A nasze zdalne jednostki zostały przetrzebione. Co najbardziej mnie w tym irytuje, to fakt, że część straconych dronów wciąż funkcjonuje. Co oznacza, że przypadkowi znalazcy mogą skraść technologię suwerenów. Oczekuję znalezienia i zniszczenia ich, aby wykluczyć tę hańbę. Mądra decyzja. Choć drony nie emitują już sygnału śledzącego, nadal otrzymujemy z każdego przekaz wizualny. Tak można ustalić ich umiejscowienie. Dobra. Czyli jest jeden w Egipcie, jeden przed Statuą Wolności, dobra, i jeden przy Kunlun. Dobra. Teraz lecimy do Egiptu. W sumie po co lecieć? Przecież mamy szybką podróż, nie? Dobra. Tamten ma widok na Sfinksa. Więc musi gdzieś być tutaj też w pobliżu. Nawet go już słyszę. A trzeci jest w Kunlun. W ogóle w Egipcie już wszystko ogarnęliśmy. Czy zostały jeszcze jakieś dwa wyścigi? Dobra, Kunlun. Jest jakiś punkt szybkiej podróży? Do Kunlun, czy nie? Możemy ewentualnie z posiadłości Avengers tam szybko pójść. Też go słyszę. Też pana Mruczka.
Czekajcie, gdzie jest dron? Dobra, tam jest dron. A kot? Jest tu gdzieś pan Mruszek? Gdzie jest ten mruczek? Tu? Tutaj gdzieś jest? O! Dobra. I wracamy do tej przywódczyni suwerenów, czy tam suwerennych. Z tego co wiem, na Zandarze jest jest misja Gwenpool. Tylko oczywiście musimy najpierw porobić wystarczającą ilość questów. Dobrze wypełnione zadanie. Pozwól, że się odwdzięczę. Chyba wypada wam pogratulować. Nasza technologia nie zalega już na ulicach Chronopolis. Więc suwerenowie mogą się przegrupować i zaplanować atak na Kanga. Co? Chyba ci się nie wydawało, że mu to ujdzie. Kang musi zapłacić za obrazę. Ale widzę, że już staracie się go powstrzymać. W zamian za pomoc odwdzięczę się tym samym. W miarę możliwości. No, to mi się podoba. Ja powiem wam, że strasznie podoba mi się ta postać, tej Aishi. Bo ona tak się błyszczy, jakby była ze złota. Strasznie fajny design. Dobra. Tutaj mamy zagadkę. Potem jeszcze mamy tutaj zagadkę i tam zagadkę. No to już. To akurat było dosyć proste. Dobra, to teraz tutaj kolejna zagadka. Tak tylko wam pokażę. Widzicie, cała jest ze złota i się błyszczy. Fajna postać. Kang, zdobywca, zawładnie wszystkim. Nie, może zamienimy się kogoś, kto umie latać, o. Jak on mógł sobie tak pójść? Moje prośby wcale nie były wygórowane. Dalej, strażnicy. Ile można walczyć z jednym głosem? Przybywasz z agencji, żeby dokończyć mój dom? Poprzedni pracownik sobie poszedł i zostawił rozgrzebaną robotę. Więcej nie podejmę się konstruktywnej krytyki. Przeniosłem się tu, żeby uciec od wielkiego miasta. Znaczy, nie mówię o Lemurii, ale o tym wielkim mieście, które pojawiło się nad nią. No, chyba coś takiego. Aczkolwiek tych części jest sporo. Więc nie wiem... Nie wiem, kurczę, czy mi się uda to zrobić teraz.
sumie jest jak puzzle. Uwierzysz, że ten kumpel po prostu sobie poszedł? Skandal! Nie, dobra, musimy wziąć coś, co ma... No powiedzmy, żebym teraz to przesunął. Dobra, to troszkę może można minimalnie wyrównać. Mi się wydaje, że chyba jednak to jest jeszcze trochę za wcześnie. I tak wyjdzie z tego tak, że mi to pewnie nie wyjdzie. Czy to długo zajmie? Wiesz, mam sprawy do załatwienia. Nie no, tutaj już więcej nic... Nie zrobię. A nie, mogę to przesunąć. Okej. No ale kurczę, wydaje mi się, że... A, już dobra, już chyba wiem. Trzeba przenieść na tył domu. Już patrząc tak logicznie. Nie mogę się doczekać, aż tu zamieszkam. Tak przytulnie. Dobra, i teraz ta część pójdzie tam, na tył. W sumie to nie jest aż takie trudne. Patrzymy tak, na ten schemat, tam te trzy się nie ruszają, teraz tutaj idzie tak, tutaj mamy już kuchenkę, teraz to pewnie będzie zamykać. To wszystko zamknie ładnie. Prawda? Mi się wydaje, że to będzie tutaj pasować. Teraz powiedzmy, że... Teraz powiedzmy, że to dam tutaj na środek. Twój kierownik się dowie o tym fiasku. To będzie po środku, bo to jest kolumna główna. Teraz to pójdzie w lewo. Nie, mi się wydaje, że myślę dobrze. Teraz tu będzie lampa. No i teraz to zamyka dom z lewej strony. Ładnie to zamknie z tej strony. No i to zamknie dom z tej strony, prawda? Mi się wydaje, że to już będzie gotowe. No nie powiem, że jeszcze wygląda kiedyś skorzystam z usług tej firmy. Miałem wątpliwości, ale to naprawdę świetna robota. Proszę, to za twój wysiłek. Nie wiem, jak ludzie sobie radzą bez... Tak, nada się doskonale! Teraz czas na szał zakupów! Nie można mieć domu bez beczki. No i super, dobra. Udało mi się. Czyli może jednak mógłby jeszcze być ze mnie jakiś architekt. Dobra, kolejna zagadka jest tu.
Lećmy. Nie, tylko jak stąd teraz. Dobra. Jeszcze muszę pamiętać, że tam była ta minigierka. Najpierw musimy otworzyć to. Dobra. Teraz Star-Lord. No to co tym razem? Teraz możemy się zamienić w doktorka. No i teraz możemy wejść do środka. Więc powiem wam, że naprawdę przyjemnie mi się zwiedza ten Xandar. Kurczę, nie Pantera, tylko Black Bolt. To jeszcze tutaj jakiś wyścig był. Czy mogę sprawdzić, zobaczyć ten wyścig? Napiszę ostry list do jego kierownika. Wymaga vana, ta? Ja chyba nie mam vana. Raczej nie mam. Dobra, to odpuszczamy ten wyścig na razie. Zobaczmy z tej perspektywy. Tutaj wszystko ogarnąłem. Tu jest jeszcze coś pod wodą. Dobra. Tu mamy misję dla Nova Corp. A tutaj mamy kolejną zagadkę. Szybko kąt. Przed wami najlepsza sześciokątna gra. Zadążysz za sześciokątami? Powtórz sekwencję 3 razy i wygraj. Nieźle sześciokącisz. Najpierw jeszcze minigierka. Potem zrobimy misję. Wszystko, czego mi było trzeba w tym mieście, albo zniszczyli, albo zwyczajnie zniknęło. Wielkie dzięki, Kang. Czekajcie chwilę. Siedzi z Asgardu, to robią wrażenie. No i proszę, to był Hexabot. Uważnie obserwuj sekwencję. Dobra, to był jednak pomarańczowy, nie żółty. Pięknie! Defensywa Kanga padła! Strażnicy wreszcie nauczą ten zakuty śliwkowy łeb odrobiny Moresu. Świetnie! Na przerwie pyknę może rundkę szybko kąta. Ale tylko rundkę. Jak spędzę nad tym znowu 2 godziny lunchu, to szef nie szybko potnie nasz sześciokąty. Zdołasz wygrać szybko kąta? Sprawdźmy! Zapamiętać kupić ciasto. Ups, sześciokąty to
ciebie zbyt wiele? A kurczę, Dora, muszę się bardziej skupić. Próbujesz jeszcze raz? Ja uważam, że Xandar nawet nieźle się trzyma jak na rozstrzelanie, podeptanie przez Celest... Kurczę, przez przypadek... Tam był chyba żółty... Żółty, zielony... Tak, żółty, zielony... Żółty, zielony, niebieski, fioletowy, biały... Dobra, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy. Żółty, zielony, niebieski... Fioletowy, pomarańczowy. Dobra. Spełniasz kryteria do wręczenia nagrody. Pojawi się żeton, który cię kończy. Panowie, może nagrać dla ciebie. Ja uważam, że Xandar... Nowa Korp zawsze z chęcią wspiera walkę o dobro. Nawet jeśli teraz catering na przyjęcie Quilla to minimum przyzwoitości, jaką Xandar jest winien strażnikom galaktyki za wsparcie nas w obronie przeciw atakowi Kanga. Ale kiedy zgadzałam się nim zająć, nie spodziewałam się, że ten obowiązek spadnie bezpośrednio na moje barki. Chyba nie muszę mówić, że Nowa Korp mają dość pożarów do ugaszenia. Dosłownie i w przenośni. I choć chciałabym pomóc w planowaniu tej okazji, to jednak tym, co zostało z Imperium, też trzeba zarządzać. A może ty zechcesz użyczyć swego czasu? Wróć niedługo! Cudownie. Pamiętaj, że Quill jest z Ziemi, więc może warto znaleźć to śmieciowe jedzenie, które tak lubi tamtejsza młodzież. Okej, widzicie, i to już jest misja związana z misją Gwenpool. Bo to właśnie będzie misja Gwenpool z przyjęciem Quilla. Z tego co wiem. Dobra. To pozbierajmy te rzeczy. A gdzie to bywa królowa Ador? Więcej złych? Halo! Obywatelka Wopała! Mówi Kang! Jeżeli ktokolwiek spotka Ravonę, przekażcie jej, że mam osę w pokoju i musi się nią natychmiast zająć. O, nieważne. Wleciała przez okno. Nie, zaraz, wraca! Nie, zniknęła. Ale nieważne. Kurczę, no i gdzie jest ten głośnik? Bo on gdzieś tutaj musi być, nie? Pewno bym go chętnie teraz rozwalił, bo mnie denerwuje ten Kang strasznie. Tylko kurczę, nie widzę. Jakoś nie widzę tego głośnika. A dobra, on jest tutaj, skubany. Już, nic nie więcej nie powiesz. Dzień dobry, wyjątkowo niemiło mnie potraktował. Bohaterzysz, ha? No to dalej, wybohaterz coś. Więc, skoro jesteśmy w chronologii, to mamy dostęp do Warpmindu? O, naprawdę by mi zależało, żeby sobie pogadać z moją pra. Dobra, i zostało jeszcze jedno ciasto. I możemy teraz już wrócić do zleceniodawcy. Świat jeszcze istnieje, to piękny dzień. Chronopolis jest pełne jedzenia, ale jednak nie każde pasuje do okazji. Rozważ może, jeśli można. Faktor fajno... Zdaje się, że teraz głód już nikomu nie grozi. Dobrze, to gdzie moja asystentka zostawiła to zaproszenie? Czy ja w ogóle dostałam zaproszenie? Może trzeba jednak otwierać wszystkie wiadomości. Może nie wszystkie to spam.
W imieniu Nova Corp serdeczne dzięki za całą pomoc udzieloną w cateringowych kwestiach. Spotkamy się na przyjęciu. Być może. Wydaje mi się, że to już odblokowało misję. Skoro nie mówię o żadnej innej postaci, to 3, 2, 1, 0. Słuchaj bezcielesnego głosu Gwenpool. Twe dzielne czyny odblokowały jedną z moich cudownych misji. Odrzucaj ją! Wiedziałem. Dobra. No i co teraz? To jest misja Gwenpool, którą się zajmiemy w osobnym filmie. Dobra, zagadka, misja Stanley, zagadka. I co? I to będzie chyba na tyle, jeśli chodzi o Xandar. Tak mi się wydaje. No, dobra, jest jeszcze zagadka tutaj i wyścig tam. Ale wyścigu nie będę robił na razie, bo nie mam vana. Może później się odblokuje. Do ciągłej gadki kogoś, kto dopiero co rozwalił nam dom. Co za kanktastyczny dzień. Wybaczcie, płacą mi za to. Pięknie! Defensywa Kanga padła. Strażnicy wreszcie nauczą ten zakuty śliwkowy łeb. To może inaczej. Ale dokąd ja mam? Spróbujmy teraz. No dalej, strażnicy! Ile można walczyć z jednym gościem? Ja już chcę do domu. Dobra. No i zagadka rozwiązana. Na pewno jakoś to wykorzystam. Teraz siostry, mamy jeszcze misję. Z nimi żyć trudno i po prostu trudno. O, Nebula. Mamy z Gamorą, powiedzmy, napięte siostrzane stosunki. Szczerze mówiąc, ta nienawiść między nami tak męczy, że zaczynam już mieć nadzieję, że w końcu zdołamy sobie odpuścić. No ale co tu kryć? Samą nadzieją wiele nie zdziałam. Chcę takiej siostry, z którą nie trzeba wciąż walczyć. I żeby podziwiała moje wyjątkowe wyczucie stylu. I jeszcze bez 100 kilo bagażu emocjonalnego. Chcę siostry na swoje podobieństwo, której emocje mogę kontrolować! Okay. Rozumiesz, co mam na myśli? Oczywiście. Masz mi sprowadzić tę idealną siostrę, jeżeli trzeba, budując ją własnymi rękami. Czujesz się na siłach? Okazuje się, że Avengers mają u siebie instalację do komponowania form życia. Osobiście tam bym zaczęła poszukiwania. Dobra. Dobra, stwórzmy w takim razie siostrę dla Nebuli.
dobra. Tak wiecie, chcę, żeby ta postać jakoś wyglądała. Nie, w sumie tak nie. Dobra, niech będzie. To wiecie co, może elementy lewej nogi też damy meduzę, bo jest różowa. Jest tutaj gdzieś meduza? Nie, bo jakoś nie widzę. Dobra, jest meduza. Dobra, już nie będę się jakoś bardzo wysilać. Będzie git. Teraz musimy jeszcze się tylko przenieść do Zandaru tak szybko. Ciekawe, czy ten lemurianin w basenie planuje tu zostać. Na dzień dobry wyjątkowo nie będzie. Czy ktoś może co obok mnie? Co? Przecież ty nie. To musi być jakaś sztuczka. Zgoda. Poudawajmy. Jejku, dostałam siostrę. Teraz powinniśmy się ze sobą zżyć w trudzie, boju i pokoju i w ogóle. W sumie odrobina boju nawet nie zaszkodzi. Chodź, nowa siostro. Poszukajmy sobie jakichś wrogów. Jak to siostry? Świat jeszcze istnieje, to piękny dzień. No, stworzyłem Nebuli idealną siostrę. Siostro, zadam ci kilka pytań w ramach naszej integracji. Jak myślisz, z jaką fryzurą byłoby mi uroczo? Pomijając, że nie mam włosów. Ronan to tylko by oskarżał. Po mojemu, strasznie z niego oskarży pyta. Chodź, nowa siostra. Wiele cię nauczę o walce. Jak się przegrywa tyle co ja, to uczysz się ciekawe. Tak, siostro, właśnie tak! Nic zostaną mnie! Amasta! Amasta, mura! Na przerwie! Przynajmniej nie muszę łaskać za Ronan. Ja uważam, że Zandar nawet nieźle się trzyma, jak na rozstrzelanie, podeptanie przez Celestiala, rozkałokowanie, jakiegoś szalonego świata spustu. Chyba jednak jakoś znoszę tę całą współpracę. Chodź, siostro, poszukajmy nowych, moralnie nieodpowiednich osobników. Pięknie! Defensywa Kanga padła! Strażnicy wreszcie nauczą ten zakuty śliwkowy łeb odrobinę Moresu. Jak sądzę, chciał tu... Bohaterzysz, ha? No to dalej, wy W ogóle wiecie co, w kolejnym odcinku z Chronopolis... Jakiego zespołu słuchasz najchętniej? Stworzę własną postać. Z samcami marnujecie tu nasz czas. To stworzę postać taką ninja, właśnie z mieczami, która będzie miała wszystkie umiejętności, żebym nie musiał zmieniać się w inne.
Tylko żeby ta postać miała wszystko. Ale tylko rutkę. Jak spędzę nad tym znowu 2 godziny lat. To straszne, ale Ronan jest tak. Gdyby tylko zaprzestał ataków na ten świat, może mógłby być mój? Ciekawe, czy ten lemurianin kwasem Kurczę, sporo ich tu jest. Albo zniszczyli, albo zwyczajnie zniknęło. Wielkie dzięki, Kang. Pomocy! Mam nadzieję, że to będzie koniec questa. Czy robiłaś ten quiz z najnowszej gazety? Mnie wyszło, że jestem Mirandą! Pięknie! Defensywa Kanga padła! Strażnicy wreszcie nauczą ten zakuty śliwkowy. Czy ktoś może coś z pomocy? Ja uważam, że Xandar nawet nieźle się trzyma jak na rozstrzelanie, podejmowanie przez Celestiala, rozkomandowanie i wrzucanie do jakiegoś salonu. Ja znikam. Spotkanie mi ucieknie. Dzięki. Na przerwie pyknę może rundkę szybko kota, ale tylko rundkę. Jak spędzę nad tym znowu 2 godziny lunchu, to szef nie szybko Nie wiem, czy dokończymy w tym odcinku cały Xandar, bo to zadanie jest trochę długie. Tylko wróg, którego się nie zna. Ale może ogarnę jeszcze Stana Lee i jakąś zagadkę jedną. Nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, bo potem długo się wrzuca i są problemy z przesyłaniem. W ogóle się starasz, siostro! Świat jeszcze istnieje, to piękny dzień. Nie zapamiętać kupić ciasto. Kurczę, nie dopadnę tego zmiotaczem. Muszę się zmienić w kogoś innego. No i dobra. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że pomysł był absurdalny. Lecz nie zaprzeczę, że sprawił mi pewną przyjemność. W sumie było miło w końcu walczyć u czyjegoś boku. Nasze uprzednie próby siostrzanych zbliżeń kończyły się zazwyczaj zbliżeniami z nową maszynerią. Nie narzekam więc na odmianę. Bardzo ci dziękuję, siostro. Być może niedługo znowu gdzieś wyskoczymy. Dobra. Dalej, strażnicy, ile można walczyć z jednym gościem? Ja już chcę do domu. To co, jest jeszcze tutaj gdzieś Stan Lee. To ogarniemy, może wiecie, już tylko Stana Lee i w tym odcinku skończymy. Bo nie chcę, żeby to było za długie. A w kolejnym odcinku Chronopolis dokończymy Xandar. W kolejnym odcinku Chronopolis dokończymy Xandar i zrobimy nową postać i zacznę zwiedzać to, co wybraliście w ankiecie z poprzedniego odcinka. Nie, dobra, to może trzeba do przodu. Miło jest, jak statki Nova Corps nie spadają z nieba. Błagam! Dziś bez wielkich bitew. Przydałby mi się teraz superbohater. Panerskie te złote hełmy. Ciekawe, czy ten lemurianin w basenie planuje tu zostać. Na dzień dobry wyjątkowo niemiło mnie potraktował. No, nie jest to coś, czego użyję. Ktoś ma jakiś pomysł? Hi-ya! 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 Nie, no dobra, nic tutaj. Lubię przesiadywać przy centralnej fontannie.
Dobra, to wiecie co, chyba to trzeba cofnąć jednak. Zupełnie jakby czekał mnie jakiś. Ja uważam, że Sandar nawet nie wie, się trzyma jak na rozstrzelanie. Nie, dobra, to do tyłu. No i teraz muszę się zmienić. Na przerwie pyknę może rundkę szybko kąta. Ale tylko rundkę. Jak spędzę nad tym znowu 2 godziny lunchu, to szef nie szybko potnie nasz sześciokąty. No dalej, strażnicy! Ile można walczyć z jednym gościem? Ja już chcę do domu. Niech mi... Pięknie! Defensywa Kanga padła! Strażnicy wreszcie nauczą ten zakuty śliwkowy łeb odrobiny moresu. Nie no... Nie wiem, co robię nie tak. Ronan to tylko by oskarżał. Po mojemu, strasznie z niego oskarży mnie. A, bo jest jeszcze z drugiej strony. Nie zauważyłem. Jestem Iron Man. Ale chyba to już wiadomo, nie? Błagam, dziś bez wielkich bitew. Prawie dołączyłam do Nova Corps, ale czy ty wiesz, co te hełmy robią z włosami? O, dziękuję, prawdziwy wyznawco. Excelsior! No i dobra. To było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z LEGO Marvel Super Heroes 2. Cześć!